Cześć drogi słuchaczu, witamy Ciebie w naszym podcaście Eteria Nieruchomości, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co faktycznie działa oraz przynosi efekty. O inwestycjach, rozwoju i możliwościach w nieruchomościach. Jeżeli to Cię interesuje i chcesz od życia czegoś więcej, to jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym analiza lokalizacji pod kątem inwestycji w nieruchomości. Z tej strony Cezary Nusula i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Drogi słuchaczu, fajnie, że jesteś z nami po raz kolejny. Teraz u nas w firmie bardzo mamy intensywny czas. Zebrało się jakoś dużo transakcji, dużo rekrutacji, dużo zmian w firmie. A niedługo też będziemy się wystawiać na święcie kapitalizmu. Także kto się wybiera, to serdecznie zapraszamy przybić piątkę. Kto się nie wybiera, to w sensie biletu już wcześniej nie kupił, to niestety już nie kupi, bo wszystkie bilety się wyprzedały. A tą konferencję serdecznie polecamy, bo już raz byliśmy, teraz będziemy kolejny raz i pewnie na, na kolejny też na pewno będziemy. A w tej, na tej konferencji będziemy się wystawiać, mieć swoje stoisko Ethereum Consulting. Pokażemy tam, jakie są możliwości współpracy z nami, inwestycje, jak można inwestować, także, także zapraszamy. Przechodząc do naszego tematu o analizie lokalizacji. Nieruchomości no, mają taką no, dosyć jedną istotną wadę taką, że się nie ruszają. No niestety, ciężko, ciężko przemieścić nieruchomość, chyba że ktoś ma. Hmm, przenośny domek na działce, ale tak to jako taką nieruchomość dom, czy też mieszkanie, no ciężko raczej zabrać gdzieś ze sobą za granicę. Z tego względu <coughs> często ludzie, jeżeli zmieniają swoją lokalizację, miejsce pracy, czy powiększają ilość się rodzina, no to po prostu muszą daną nieruchomość sprzedać. Jest to też również ogromny plus, no bo nieruchomość jest jakby nieporuszalna, także nikt jakby na mnie w żaden sposób nie ciężko jakby zepsuć, zabrać. Ale no tylko jakby w skrajnych warunkach, takich jak jakieś kataklizmy wojny, czy tego typu, to to jest właściwie tylko jedyny przypadek, gdzie możemy stracić absolutnie wszystko na swojej nieruchomości, a no mówmy się, to się zdarza stosunkowo rzadko, no, aczkolwiek no z naszymi granicami może to już nie jest aż takie dziwne. I to też jest głównym powodem, dlaczego warto naprawdę przyłożyć bardzo dużo uwagi, a myślę, że nawet więcej niż do samej nieruchomości, jak do analizy samej lokalizacji, no bo lokalizacji nieruchomości jak już powiedzieliśmy nie zmienimy nie przeniesiemy jej w inną i będziemy z nią żyć czy jakby ta inwestycja będzie w tej lokalizacji już na, no, na zawsze tak na zawsze chyba że to kiedyś sprzedamy no to już nie będzie to nasz problem ale co do zasady będzie to już związane z tego względu, a inwestycje w nieruchomości to z reguły są długoterminowe, czyli na 2, 5, 10 czy 20 lat. Także ta lokalizacja może mieć negatywne lub pozytywne skutki na naszą nieruchomość, którą kupujemy. No dlatego warto kupować w takich lokalizacjach, gdzie ten wpływ długoterminowo będzie jak najbardziej pozytywny. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, jak to sprawdzić, jak to zrobić, na co zwracać uwagę, żeby kupić w takim miejscu. Taką nieruchomość, aby długoterminowo się cieszyć bezproblemową wpływami z najmu, czy po prostu późniejszą sprzedażą bez problemu w dobrej cenie. Także lecimy dalej. Zaczniemy sobie od tego, że wpisałem sobie dziewięć takich czynników, jakie no, warto wziąć pod uwagę analizy lokalizacji. No i co wpływa to na wartość oczywiście samego samego mieszkania domu czy też gruntu, ale też jakby wpływa ogólnie z czasem większym mniejszym na atrakcyjność danej lokalizacji. No i tak, punkt pierwszy dostępność komunikacji. Na ile Dana, dana lokalizacja jest skomunikowana. No i teraz, tak, to takie jakby ogólne pojęcie, dobra, dobra komunikacja, zła komunikacja. A co to jakby konkretnie, na, na co konkretnie zwracać uwagę? W przypadku, no jak nie kupujemy załóżmy na siebie, tylko pod wynajem, to na co zwracać uwagę? Przede wszystkim tak, warto sobie powiedzmy sklasyfikować środki transportu, jakie mamy. Jeśli chodzi o ten transport miejski, Czyli mamy tak, autobusy. Autobus jest no, najmniej jakby nazwijmy to wa wartościowym środkiem transportu, no bo stoi w korkach. Ale no lepszy autobus niż nic. Ale jak mamy autobus, no to nie jest to żadne jakby nic nie jest jakby super nadzwyczajnego, ale autobusik sobie mamy. jakby Nazwijmy to level wyżej, jak w niedaleko nieruchomości jest tramwaj no to już jest dużo większy plus dużo większy plus z tego że tramwaj nie stoi w korkach no i najemca sobie może rachciak dojechać w dowolne miejsce, czy też jak sami korzystamy z komunikacji tramwajem z reguły dużo szybciej do jakichś centralnych częściach miast się dostaniemy niż autobusem i teraz tak, naj, oczywiście najlepszymi środkami komunikacji no ale to, to tylko Warszawy póki co dotyczy jest metro metro Czyli od razu, no, jak sprzedajemy u nas nieruchomości w Warszawie, no to metro jest takim słowem wytrychem. Czy kupuję dla siebie na inwestycje? Jakby metro jest ile, ile, ile do metra? Zawsze jest takie pytanie, ile do metra? 5 minut, 10, 15? To jest jakby taka, taka fundament. Przeważnie często ludzie szukają po prostu jakiejś nieruchomości w okolicach metra. Także metro tu jest zdecydowanie największym plusem Komunikacyjnym. No, i jeszcze mamy takiś, nazwijmy to, środek komunikacji, jak lotnisko. Jak mamy blisko do lotniska, no to wiadomo i dobrze i źle, no bo samoloty nam latają nad dół. Z drugiej strony, jak chcemy lecieć na wakacje, czy często podróżujemy biznesowo, no to też fajnie, że mamy tam załóżmy 10 minut taksówko, dojedziemy, a nie musimy się tłuc gdzieś tam godzinę przez całe miasto. Także powiedzmy, metro, lotnisko. Metro jest zdecydowanie najbardziej wartościowym środkiem transportu najszybszym, najbardziej jakby przyjaznym. No i tak, też się liczy w kontekście komunikacji, jak to wygląda w kwestiach odległości pieszej. No bo skoro, powiedzmy, kupujemy pod wynajem, no to zakładamy, że no często bywa tak, że najemca porusza się komunikacją, jeżeli to jest target, powiedzmy, jakiś tam student, no to dla niego jest istotne, w ile on dojdzie na, nazwijmy to, z buta, do metra, tramwaju czy do autobusu. No i tak się powiedzmy przyjmuje, że 5-10 minut pieszo do komunikacji do autobusu, do tramwaju czy metra to się mówi, że jest, że jest ok, że jest blisko, że spokojnie jest jakby nieruchomość dobrze skomunikowana. Jeżeli jest więcej niż 10 minut, tam 15-20, no to już jakby jest. Troszkę, troszkę gorzej, no bo liczyć, że ktoś będzie jakby w jedną stronę, szedł powiedzmy 20 minut, potem w drugą, to 40 minut na same dojście do komunikacji plus dojazd, no to już wychodzi bardzo, no, bardzo dużo. No i wtedy to już się mówi, że już jest gorzej skomunikowane, mówiąc, analizując obiektywnie daną lokalizację. Także tak to wygląda. Też warto wziąć pod uwagę. To też będzie w kolejnym punkcie, ale jak się ta komunikacja będzie usprawniać w danej lokalizacji, czy są planowane jakieś nowe, nowe linie komunikacyjne tramwajowe, czy może, może nowe stacja metra, czy jakaś nowa linia autobusowa, no to też oczywiście wpływa, jak mamy perspektywy, że za rok będzie dużo lepiej z tą komunikacją, no to też zdecydowanie wpływa, że ta lokalizacja jest. Atrakcyjniejsza. Ok, punkt drugi. Infrastruktura. Infrastruktura, czyli jak blisko mamy jakieś sklepy. No, w miastach z reguły to powinien być jakikolwiek sklep pod nosem. Jeżeli nie ma absolutnie żadnego, no to, no to dziwne. No to dziwne. Standardem są w odległości też 5-10 minut. No, i też pytanie: jakie sklepy, czy jakieś większe, czy jakieś bazarki, czy jakieś galerie handlowe? No, też wiele ludzi lubi, jak jest blisko galeria handlowa. Jest to też specyficzny typ klienta. Dla mnie, im dalej galerii, tym lepiej, ale chociaż też mieszkam aktualnie no niedaleko, ale za często tam nie chadzam. Także też ta infrastruktura, jak kupujemy pod kątem najmu, pod kątem potencjalnych najemców. A najemcy głównie potrzebują, no tak kupują, nie, tak wynajmują nieruchomości, żeby mieli blisko do pracy lub na studia. Także jest to tego typu infrastruktura, jeżeli mamy stosunkowo blisko, czy dobry dojazd, no to właściwie możemy być prawie pewni, że zawsze szybko mm, znajdziemy jakiegoś najemca na, na, na daną nieruchomość, także ta infrastruktura jest. Bardzo, bardzo ważna. Punkt trzeci bezpieczeństwo. Na ile mamy bezpiecznie w danej okolicy? Czy dużo chodzi panów jakby szerszych i wyższych, z kapturami i z dziwnymi, jakby czerwonymi nosami? A czy mamy jakiś tam dziwny gości, co jakby uprawiają handel na ulicy, nie wiadomo czym. Czy też mamy fajnych, miłych, uśmiechniętych, radosnych sąsiadów? Ten jest doktorem, ten jest prawnikiem, i tak jakby cała okolica się przedstawia. Wszyscy eleganccy, mili, uśmiechnięci. Czy mamy monitoring, czy mamy w danej okolicy, czy mamy inne tego typu, jakby środki bezpieczeństwa? No i na ile jakby się czujemy się bezpiecznie? No i tutaj. To też jest istotne. Przeważnie, przeważnie bezpieczeństwo się z reguły, no myślę, że prawie wszędzie poprawia, ponieważ mamy coraz więcej właśnie jakichś monitoringów czy innych tego typu elektroniki, która poprawia zdecydowanie bezpieczeństwo. No i też warto zwrócić uwagę, czy mamy wiem, ochroniarza na osiedlu, czy też niedaleko jakichś posterunki policji, czy mamy stadion niedaleko, czy mamy monopolowe 2-4, co jakby ściąga specyficzną, nazwijmy to, klientelę. Tego typu rzeczy też są niezwykle istotne, no bo czy też sami będziemy mieszkać w danej nieruchomości, czy ją wynajmować, im bezpieczniej, tym oczywiście lepiej. Bo nie stracimy, jakby samochody parkując, czy też nasze okno nie zostanie jakoś tam przypadkiem wybite przez kogoś tam w nocy. Także bezpieczeństwo jest tutaj niezwykle istotne. Mówię, z reguły to się wszędzie poprawia, ale no kupując warto to posprawdzać. A jak to wszystko sprawdzić, no to w dalszej części pod podcastu się dowiecie. Ok, punkt czwarty: wzrost cen nieruchomości. Warto przebadać, jak w danej lokalizacji tylko też jest ważne w danej lokalizacji, nie ogólnie dla dzielnicy czy dla miasta, tylko w danej lokalizacji, jak wyglądał wzrost cen nieruchomości, czy też, czy też jakie są prognozy wzrostu cen w przyszłości. Warto sobie to prześledzić, bo też kupując nawet dla siebie jakąś nieruchomość, też jest to inwestycja, no bo inwestujemy jakieś środki, żeby ją kupić, nawet na kredyt, no to teraz trzeba. Te 20% swojej gotówki co najmniej zainwestować, czyli to są też dziesiątki, setki tysięcy złotych. I warto też patrzeć pod tym kątem, co się z tymi cenami działo, czy one jakby rosły sobie stale do góry, czy jakby stoją w miejscu od kilku lat. A jak tak, to dlaczego? No to prawdopodobnie no jest jakiś powód, skoro stały, a powinny rosnąć. Jakie są perspektywy? No, i to też jest mega, mega, mega istotnym czynnikiem w lokalizacji. Punkt piąty: popyt i podaż na nieruchomości w danej lokalizacji. Ile mamy nieruchomości dostępnych do kupna w danej lokalizacji? Ile potencjalnie ludzi chce tam kupić? Czy tam nieruchomości schodzą stryknięciem palca? Czy leżą na tym rynku i leżą. I czekają pół roku czy rok na, na, klienta. To też jest bardzo istotne, no bo skoro nieruchomość załóżmy czeka rok na klienta, no to też może oznaczać, że jeżeli będziecie chcieli ją kiedyś sprzedać, no to też być może jej od ręki nie sprzedacie. Także kusząc się na jakąś niższą cenę danej nieruchomości, może niekoniecznie jest to dobrym pomysłem w długiej perspektywie. No, bo potem będziecie jakby pokutować przy sprzedaży, bo no po prostu w pewnych lokalizacjach się trudniej po prostu sprzedać daną nieruchomość. Wymaga to więcej czasu, żeby uzyskać taką normalną, rynkową kwotę, a w pewnych lokalizacjach jest to no dużo prostsze. Nawet etap trachując jakby, jakie te, jak, jaka ta nieruchomość jest, czy duża, mała. Czy w takim stanie, czy w takim? No, lokalizacja ma tutaj kolosalne znaczenie i ułatwia bądź utrudnia nam proces sprzedaży. Punkt szósty, potencjał rozwoju. Jaka jest jakby wizja na daną okolicę, lokalizację? Co tam się w najbliższym czasie zmieni? Czy jakiś nowy wieżowiec postawiał, czy wybudują metro, czy nowy, jakieś centra handlowe? Także taka potencjał rozwoju zdecydowanie nam tutaj może dodać sporo do wartości naszej nieruchomości, ale też z drugiej strony jakie jest planowana oczyszczalnia jakieś ścieków, wysypisko czy tego typu, tego typu atrakcje, no to może tutaj nie do końca nam to służyć z czasem. To takie rzeczy też obowiązkowo należy zbadać. Punkt siódmy, Rynek wynajmu. Jak wygląda jeżeli kupujemy pod wynajem, jak wygląda jak wygląda najem w danej okolicy, czy dużo osób tam wynajmuje, czy raczej w ogóle nikt nie słyszał, żeby ktoś wynajmował w danej lokalizacji dane mieszkanie, bądź nieruchomość. Jeżeli nikt nie wynajmował, no to też może dać nam jakiś znak, że być może to nie jest najlepsze, nie jest najlepsza lokalizacja pod kątem najmu, dlatego, bo, no bo coś tam, tak? Może za daleko jest dla potencjalnych najemców gdzieś do właśnie komunikacji, czy nie ma za bardzo miejsc pracy aż tak w bliskiej odległości. Także tutaj to może być dla nas jakiś prognostykiem. jeżeli bardzo dużo właścicieli nieruchomości wynajmuje swoje nieruchomości i nie ma z tym problemu, no to znaczy, że prawdopodobnie jest to bardzo dobre miejsce na, na wynajem, no bo skoro dużo osób tam dużo osób by tam nie wynajmowało, skoro to było słabe miejsce, pewnie by te nieruchomości posprzedawali, jeżeli by się to dobrze nie, nie wynajmowało. Także jak wygląda rynek najmu, jak kupujemy na inwestycje, no to jest to jakby kluczowe pytanie. Chociaż też jak dla siebie kupujemy, no to no też pewnie zakładam, nie będziemy tam mieszkać do końca życia. Jak mamy tam 30-40 lat, tylko tam za kolejne 10-20 sobie kupimy coś innego. Także też być może potem będziemy chcieli to wynająć, to też warto pod tym kątem patrzeć, czy potem to bez problemu wynajmiemy. No i punkt ósmy, przepisy prawne, regulacje, które mogą mieć wpływ na inwestycje w danej, danej lokalizacji w nieruchomości, takie przepisy dotyczące wynajmu, opodatkowania w danym mieście, w danej dzielnicy, czy jakieś dodatkowe jakieś tam zawirowania prawne. Warto to wcześniej sprawdzić. Nie tylko właśnie chodzi o samą nieruchomość, ale jak to wyglądają te przepisy w okolicy, czy jak ktoś kupuje pod wynajem, no to można sobie poczytać, skonsultować się z prawnikiem, co tam nasz rząd hipotetycznie może wprowadzić, aby tą nieruchomość, tą inwestycję nam jakby albo, albo, albo zepsuć, albo, no albo pomóc podatkowo w naszym biznesie. Także te przepisy prawne też niestety, niestety wpływają pozytywnie bądź negatywnie nasze inwestycje i należy to wcześniej przeanalizować. Teraz sobie omówimy jak sprawdzić, jak dowiedzieć się o tych ośmiu punktach, co wcześniej powiedziałem, jak uzyskać takie rzetelne, dobre informacje przed zakupem, aby potem nie żałować już jakby, że się dowiemy o czymś tam miesiąc dwa po zakupie. No i reklamacji nie będzie. A nieruchomość nam zostaje, no i teraz kilka takich, takich sposobów, jak wyciągnąć te informacje, Wam zdradzę, które my robimy i które po prostu się sprawdzają. Punkt pierwszy: popytaj sąsiadów, mieszkańców w danej lokalizacji, w, danej, w danym budynku. Najlepiej, jak to będzie, minimum trzy osoby przypadkowo spotkane, które tam mieszkają. Najlepiej jak to są jacyś właściciele nieruchomości nie niewynajmujący, no bo najemca może tam mieszkać pół roku i nie wiedzieć tyle, co, nazwijmy to, stały, stały stary, stary mieszkaniec, który tam mieszka 5, 10, 20 lat. Także warto wywiad z takimi osobami przeprowadzić, jak się tu mieszka, jakie widzi wady, zalety, co się podoba, nie podoba. A skoro się coś nie podoba, to pytanie co? Czy są karaluchy, tak? To moje ulubione pytanie. Jadę w window, o, Dzień dobry, jak się mieszka? O, czy są karaluchy, tak? No, bo to tak ciężko sprawdzić. E, wiadomo, właściciel to tam zawsze mówi, że wszystko jest OK, ale no sąsiad prawdy ci powie, no bo on jest jakby obiektywny, no niezależny. No i z reguły mówią prawdę, a ludzie bardzo chętnie się dzielą takimi informacjami. Jak się spytacie kogokolwiek na ulicy: dzień dobry, ja chcę tutaj kupić nieruchomość, a jak się pana tutaj mieszka, to bardzo dużo ludzi będzie wylewnych, część powie wam: spadaj, no ale to raczej będzie mniejszość. Odnośnie bezpieczeństwa, jak sprawdzić bezpieczeństwo, punkt drugi w danej lokalizacji, no to też można z nawiązania trochę do punktu pierwszego i też można zadzwonić sobie na policję straż Miejszko, i po prostu zapytać się, ile w danej lo lokalizacji jest zgłoszeń w danej okolicy. No, i pewnie policja, myślę, że jakby no w końcu stróże prawa, no to powinni nas wspomóc i udzielić jakichś informacji. Czy tam jest jakby, czy tam jeżdżą bardzo rzadko, czy pojawiają się tam co drugi dzień. Tak, no jak się pojawiają co drugi dzień, to pytanie po co? No, ale to też raczej nie wróży nic dobrego dla danej lokalizacji. Punkt trzeci, Urząd Gminy, żeby się dowiedzieć, jakie są planowane inwestycje w danej lokalizacji, czy plan zagospodarowania przestrzennego w przypadku, w przypadku działek, także co się tam dzieje, co się tam będzie budować, czym co może się budować zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Także to jest też źródło informacji, z którego czasami czasami korzystamy. No Deweloper to obowiązkowo to jest jakby w ogóle wtedy must have, a jak kupujemy nawet dom gotowy, czy też mieszkanie, a widzimy, że jest sporo w jakiejś wolnej przestrzeni wokół, no to też jest jakby moim zdaniem takie miejsce obowiązkowe, aby się dowiedzieć, co się dzieje. Punkt czwarty. Ja odnoszę jak zbadać. Infrastrukturę, no to najprostszym sposobem, najczęstszym, jaki my korzystamy, no to są po prostu mapy Google. Mapy Google, prawdę ci powiedzą, mamy takie piękne czasy, że naprawdę dużo, dużo rzeczy można sprawdzić zdalnie. No i mapy Google, chodzenia ludzikiem, czy też patrzenie na infrastrukturę z góry, co tam jest w okolicy, co to za budynki. No i jakby, jak coś nas niepokoi, no to można je potem jakby głębiej zbadać, czy zadzwonić do danej, czy się podejść do danego budynku, sprawdzić co to jest, jak coś dziwnie jakby wygląda no i żeby potem się nie zdziwić, że kupujemy, nie wiem co, nieby ładna okolica, wszystko jest ok, ale no kupiliśmy w sąsiedztwie nie wiem, psychiatryka, załóżmy, nie? i tam często jakby ci pacjenci chodzą na spacery pod naszymi oknami, no nie był to być może najszczęśliwsza inwestycja dla nas. No i też fajnie ma po Google, chodzimy, ludzikiem też pokazuje, jak coś się zmieniło, no bo z reguły tam zdjęcia są, jakby, no, no nie są najaktualniejsze, na tylko mają parę lat, to też widzimy ludzikiem, jak dana okolica wyglądała sprzed kilku lat, no i co się aktualnie zmieniło. Jeżeli nic się nie zmienia, a zdjęcia były robione 5 lat temu, no to też jakby, no troszkę słaba, słaba laurka dla danej inwestycji. Kolejnym pięknym punktem jest, aby wpisać daną ulicę w wyszukiwarkę Google i zobaczyć, co się wydarzy. Czy wyskoczy się jakiś artykuł o danej lokalizacji, że nie wiem, że będzie załóżmy, budowa jakiejś wysypiska śmieci niedaleko, czy jakaś nowa linia tramwaju. Tak też w prosty, łatwy sposób możemy się dowiedzieć, czy w danej lokalizacji coś się będzie działo fajnego, czy niefajnego. Bo czasami o takich głośnych rzeczach często są jakieś artykuły, czy piszą jakieś rzeczy, czy nie wiem, jakieś takie. Pamiętam ostatnio, zastanawialiśmy się kupić nieruchomość w lokalizacji i też właśnie zrobiłem ten teścik, jakby wpisania w Google danej ulicy. No i tam wyskoczyło mi jakieś dwa artykuły, że tam jakieś morderstwa. <laughs> morderstwa były, no i <laughs> ostatecznie nie, no, tam nie, nie zdecydowałem się na, na zakup też to jest fajny sposób na weryfikację danej lokalizacji punkt kolejnym jest punkt szósty grupy na facebooku grupę na facebooku danej inwestycji czy osiedla lub danego dewelopera, często ludzie mają swoje grupy osiedlowe czy też danej inwestycji, lokalizacji i tam można się zapytać, dać post hej ja chcę to kupić co powiecie dobrego, złego na temat e, mieszkania w tym miejscu, A czy co tam ludzie piszą, czy jest dużo skarg na zarządce, spółdzielnie, czy, czy jest ok. Także jest to też mega, mega, mega źródło, z którego też, też chętnie i często korzystamy. Punkt siódmy, zadzwoń do zarządcy nieruchomości, do spółdzielni. I się podpytaj, jakie remonty, jaka okolica, kto tam mieszka w tym budynku. Też często te panie ze spółdzielni mówią nam więcej informacji czasami niż byśmy chcieli wiedzieć. No i można się dużo fajnego fajnego dowiedzieć. Także takie telefony do administracji spółdzielni też, czy, czy może jakie w okolicach planowanych inwestycjach, modernizacjach, czy zamierzają, nie wiem. Jakiś nowy placaw budować, czy, czy coś tam odnawiać w okolicy, też jest to dobre, naprawdę dobre źródło informacji. No i też bezstronny, także nikt tam, wam tam raczej makaronu na uszy nawijać nie będzie. No, w przeciwieństwie, załóżmy do <grych> właściciela nieruchomości, które chcą tą nieruchomość sprzedać, no to ta, te informacje mogą być, jakby rzetelność może być różna. I punkt ósmy. Dla niby dla tych, co chcą jakby oddelegować całą tą sprawę, i tych siedmiu punktów nie przechodzić samodzielnie. No to zleć to sprawdzonemu doradcy do spraw nieruchomości, aby sprawdził daną lokalizację dla siebie, tylko warto to wyartykułować, zaznaczyć danemu doradcy pośrednikowi, że chcecie, aby przeanalizował dla was daną lokalizację, warto to napisać, wypisać na czym wam zależy, żeby wypisał wszystkie zagrożenia, planowane jakieś tam inwestycje, warto napisać do niego takiego maila, nie robić tego. Wczera, że można poprosić go przez telefon i napisać do maila, żeby sprecyzować. I jeżeli macie dobrego, uczciwego, rzetelnego doradcę, inne przeczytanie takiego maila. No to on za was to wszystko zrobi, sprawdzi. Dodatkowo dany doradca ma też wiedzę. Powin a przynajmniej powinien mieć wiedzę z danej okolicy. No to powinien wam to wszystko wyłożyć na tacy. Nawet bez jakiegoś, nie musi jakoś szczególnie researchować, skoro już sprzedał któryś tam, którąś tam nieruchomość w okolicy, no to być może już robił takie coś dla swojego poprzedniego klienta. Ale też co kluczowe, no bo to, to nie jest jakby w standardzie usługi pośrednictwa, warto o to dodatkowo poprosić. No i takie coś za darmo zostanie, przynajmniej powinno zostać zrobione. Przynajmniej ci lepsi profesjonalni doradcy powinni takie rzeczy potrafić robić. No a pozostali, no to niestety, <grystanie> będziecie skazani na, na samodzielną weryfikację. Ale jeżeli macie doradcę profesjonalnego, uczciwego, no to na pewno wam to dobrze, rzetelnie. Zrobi i, no i nie będziecie potem zdziwieni po zakupie, no bo ktoś, kto działa już na rynku jakiś czas, zależy mu na marce. I jeżeli by ktoś, nie wiem, okłamał klienta, no to taki smród się rozchodzi po rynku bardzo, bardzo, bardzo szybko. I tak, dobrze znaliśmy do końca, także wiemy, co jest ważne w danej lokalizacji i jak zdobyć informacje, co jest mega, mega, mega kluczowe. I to też jakby powoduje, że Wasza inwestycja będzie udana, rosła na wartości, no i przynosiła Wam, jeżeli to jest inwestycja pod wynajem, stałe, stałe profity i nie będzie tam za dużo jakichś tam dziwnych problemów. Także to tyle na dzisiaj z merytorycznej części, a my co dla tych, co wybierają się na konferencję Święto Kapitalizmu, serdecznie zapraszamy, żeby przybić piątkę do mnie, do Natalii, czy do naszych współpracowników, którzy będą obsługiwać stoisko. No i też teraz prowadzimy do nas, do firmy, dwie rekrutacje. Jedna to jest na doradcę do spraw nieruchomości, Druga jest na specjalista do spraw zakupu inwestycji, czyli udziale inwestycji w kontekście zakupu na flipy, czy dla naszych inwestorów. Poszukujemy handlowców, także kto się czuje na siłach, bądź kogoś zna, kto mógłby się nadawać, no to serdecznie polecamy się. Informacje są na naszej stronie internetowej, bądź znajdziecie nasze ogłoszenie na pracuj.pl bo jeszcze chyba rekrutacja będzie trwała jeszcze przez dwa tygodnie chyba, bo w marcu już startujemy ze szkoleniami, także serdecznie zapraszamy. A i co, drogi słuchacze, życzę wam dzisiaj, aby wasze analizy były dociekliwe i rozsądne, aby, żebyście podejmowali decyzje w oparciu o naprawdę taką rzetelność Analityczność, no bo emocje czasami mogą nam przykryć pewne rzeczy, które jakby potem mają istotny wpływ na nasze finanse czy też komfort, i warto jakby połączyć te dwie rzeczy raz, że no wiadomo, musimy czuć, że coś jest fajne i chcemy to dokupić jakąś inwestycję, ale z drugiej strony, też rozsądnie. Analizować, z zimną głową. Czasami warto 2-3 razy odetchnąć, przespać się, latem jakąś decyzję podejmiecie. No bo, jak już no powiedzmy, w przypadku nieruchomości, wydane kilkaset tysięcy czy tam milionów na daną inwestycję, no to warto, aby to było przynosiło nam takie czy inne korzyści przez długie, długie lata, a nie, że potem czegoś nie zauważyliśmy. No bo za jakieś błędy będzie można sporo, sporo zapłacić. Także dzięki za, za, za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, no to podcastmałpotet.com.pl lub komentarze, lajki Wszystko jest mile widziane, czy konstruktywny feedback też dawajcie. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, ciepło, cześć!